chodzi o to, że ja mam słuchawki, nie słyszę, jakie pytania mi zadajesz i odpowiadam na pytania takie, jakie myślę, że mi zadajesz. Tak. Dzisiaj kręcimy filmik wspólnie razem z Angeliką. Angelika ma kanał na YouTube, który nazywa się My z Malewic. I koniecznie też odwiedźcie jej kanał, bo tam również pojawi się drugi filmik, w którym obie razem występujemy. Link do kanału i do tego filmiku będzie na pewno w opisie. Dziś nagrywamy dla Was czytanie z ruchu warg. I na czym to polega? Ja zadam Justynie pytanie. Justyna będzie miała słuchawki z głośno włączoną muzyką, więc nie będzie go słyszała. I odpowiem na pytanie, które myśli, że zadałam. Które sobie tam wymyśli w swojej szalonej głowie, mówicie tego. Pytania wymyśliłyśmy właśnie przed chwilą. Tak. Moje są dosyć głupiutkie, nie wiem jak twoje. Moje też. Ale myślę, że będzie zabawnie. Dobra, przechodzimy do rzeczy, nie? Kto zaczyna? Czy ja zacznę? Ale chcesz zacząć słuchać, czy zacząć nie, pytać? Nie, się boję tego i tego. Dobra, zakładam te słuchawki. Justyna ma bardzo zbuntowaną muzykę na swoim... Mam tu zgraną swoją muzykę, której słuchałam w czasach gimnazjalnych. Czyli jakieś różne pochodne rocka i tym podobne rzeczy, więc... Będziemy sobie słuchać Block Party może, bo to jest dosyć głośna muzyka. Ja też znam Block Party, widzicie? Też byłaś zbuntowaną na stole. Tak, byłam, nosiłam trampki. Poważnie, to się nie śmiej, nosiłam trampki. To jest prawdziwy akt buntu. Nikt nie słyszę. Bo ja słyszę. Jest bardzo głośno. Marzone miejsce na wakacje. Ulubione miejsce na wakacje. Trudno powiedzieć, bo za dużo nie wyjeżdżam. Ale póki co z tych miejsc, które odwiedziłam, chyba strasznie krzyczę, prawda? To najlepiej bawiłam się w Barcelonie w każdym razie. To super. W jakich językach potrafisz się porozumiewać? W jakich językach potrafisz się porozumiewać? Tak w pełni, po polsku i po angielsku. Niby 6 lat uczyłam się po niemiecku, ale to pewnie tak jak każdy, prawie nic nie umiem po tym niemiecku mówić. Ale jutro będę miała test, bo akurat jadę do Berlina, po drodze akurat odwiedziłam Angelikę. Więc jutro sprawdzę swój niemiecki, ale raczej z nikim się nie będę porozumiewała w tym języku. I mam nadzieję, że niedługo będę potrafiła po hiszpańsku, ale jeszcze nie umiem. Za kogo masz zamiar się przebrać na Halloween? Za kogo mam zamiar się przebrać na Halloween? Justynio! To dobrze świadczy, masz taką, wiesz, dobrą wymowę najwidoczniej. Pewnie za jakąś marę taką, bo w sumie w tym roku świetnie się bawiłam, robiąc sobie taki tam make-up jak zombie. Pamiętam. I w tym roku pewnie też coś takiego, bo to jest po prostu fajna zabawa, trochę się pobawić z tą całą żelatyną, sobie porobić jakieś śmieszne szramy na twarzy, więc pewnie to jakieś straszydło. Super, dobra. Co jedliście dzisiaj na obiad? Coś tam obiad. Co jedliście dzisiaj na obiad? Co jadłam dziś na obiad? Byliśmy z Pawłem razem na obiedzie i ja jadłam krem z pietruszki i gruszki. Jak się ładnie rymuje i był w ogóle pyszny. Nie spodziewałam się, że pietruszka i gruszka to takie fajne, połączenie. I jadłam sałatkę. Zapach, który kojarzy ci się z dzieciństwem. Coś tam jak się nazywa. Zapach, który kojarzy ci się z dzieciństwem. No. Jest ostatnia szansa jeszcze. Zapach, który kojarzy ci się z dzieciństwem. Usłyszałam końcówkę, którym najczęściej się nazywam. Więc wymyślę sobie, co mogło być, na przykład zwrot, którym najczęściej się nazywasz ty. Okay. W sensie, że kot, kotek, angelek, może być. Tak, myślę, że może być. Uważam, że to jest świetna odpowiedź. Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Jestem z ciebie dumna. Dobra.
tym. Już? Tak, już. Już beka była. No to jedno miałam źle. Tak. To jest niesprawiedliwe, bo ja pewnie wszystkie jakoś coś poprzekręcałam, bo co robotek zrobię, żeby było zabawniej. Ej, ja mam dobra. Trochę trudniejsze pytania. A Szarul teraz? Boże, kochany, boję. A teraz mnie słyszysz? Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Tak, teraz powiem wam, że mam trochę wyrzuty sumienia, bo... Czuję się zagubiona. Bo moje pytania są o wiele bardziej skomplikowane, ale może Andrzejka da radę. Okej. Okay. O Boże. Pierwsze pytanie. Pierwsze. Jaka jest twoja ulubiona vlogerka? Oto moja teoria. Twoja ulubiona wioska. Nie wiem, ale jeżeli porozmawiamy o grach, to moją ulubioną wioską będzie moja własna, którą to sprawia, że nie mogę pozbierać myśli, to jest straszne. A moja ulubiona wioska to jest ta, którą mam w Stronghold Kingdoms i ona się nazywa Spectrum. Czy wierzysz w duchy? Czy wierzę w duchy? Wow, dam się! Tak, wierzę w duchy. Dalej? Jaka była ostatnia rzecz, która cię bardzo rozbawiła? Jaka była ostatnia rzecz, którą zrobiłaś sama? Jaka była rzecz, którą ostatnio zrobiłam sama? Ustawiłam ostrość w aparacie. To prawda, nie pomagałam. Kim chciałaś zostać, jak byłaś dzieckiem? Jeszcze raz. Kim chciałaś zostać, jak byłaś dzieckiem? Ostatni raz. Kim chciałaś zostać, jak byłaś dzieckiem? Jaki chciałam dostać obraz, kiedy byłam dzieckiem? Nie? Ale nie znałam się na obrazach, więc skąd mam wiedzieć, jaki to obraz? Ale byłaś blisko. Byłam blisko? Okej, okay. No to jest spoko. Czy chciałabyś wystąpić w Warsaw Shore? Czy chciałabym się utopić w łóżku? Warsaw Shore. Czy chciałabym wystąpić w Warsaw Shore? Wow. Wiecie co, ja bym się tam nie nadawała, bo ja się bardzo źle czuję po alkoholu, ale w sumie mają tam darmowe jedzenie, picie i nocleg, więc od biedy mogłabym tam posiedzieć. Tak! To bardzo no. Logiczne podejście do życia. Coś jeszcze? Ostatnie pytanie. O jakie trzy rzeczy poprosiłabyś złotą rybkę? Jeszcze raz? O jakie trzy rzeczy poprosiłabyś złotą rybkę? O Jezu! Jeszcze raz! O jakie trzy rzeczy poprosiłabyś złotą rybkę? Wydaje mi się, że mówię tak wyraźnie, jak tylko umiem. Od jak dawna? Dalej nie wiem, co mówiłaś, a na końcu zrozumiałam tylko miał. Od jak dawna miałczysz? No, w sumie to koty polubiłam, jak byłam jakoś w gimnazjum, więc można powiedzieć, że od gimnazjum. Okej, okay, to już wszystkie pytania. Nie rozumiem. Wszystkie pytania. Wszystkie? Mhm. I powiem wam, że to jest trudna sprawa. Tak. Chociaż możemy jednogłośnie przyjąć, że wygrałam. Tak. Chociaż w sumie nie wiem, kto wygrał, bo z drugiej strony może to ty wygrałaś, bo potrafisz dokładniej przekazać swymi ustami informacje, nie używając żadnej fony. W każdym razie mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten filmik. Tak. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał i koniecznie wpadnijcie też na kanał Angeliki, gdzie będzie... Gdzie jest mi bardzo filmik. To dziękujemy bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa, pa.